Tym sposobem możemy zacząć dzisiejszy odcinek. Ostatnio była gra. Gry różne z Robloxa, z różnych innych. Ale dziś jest rzecz o sporcie. Rzecz, która jest bardzo smutna dla wszystkich. Dla wszystkich na świecie. Jak wszyscy znamy Diego, legendę sportu, legendę piłki nożnej, Diego Maradona. Każdy wiedział, miał super swoje lata. Granie w piłkę. Nawet nie super, tylko rewelacyjne. Jak zakończył karierę, też uczęszczał piłki. Nawet został chwilowo trenerem. W tym roku 2020 w tym czasie, co oczekiwał już do świąt, do nowego roku, przedwczoraj, gdy w środę wieczorkiem odbywała się Liga Mistrzów. Nie mówię, że wszystkie mecze tak późno, ale to się odbywa Liga Mistrzów. Doszła smutna wiadomość. Diego Armando Maradona przed tym dniem, po prostu tam miesiąc przed tym dniem, miał koronawirusa. Dużo to go osłabiło. Diego Maradona miał 60 lat. I tym słowem mogę powiedzieć ostatnie słowo, że Lidę Mistrzów, jak możliwe, oglądał już. Coś innego robił, dostał zawał serca. Oczywiście pojechał od razu do szpitala, ale lekarze go już nie uratowali. Więc z tym słowem już wszyscy wiemy, jego Armando Maradona umarł. Dla osób, które grały w Lidze Mistrzów, co się odbywało mecze. W tym momencie, w jakimś jednym meczu, doszła już wiadomość, że Diego Armando do Maradona umarł. Naprawdę wszystkim Argentyńczykom, ale i nie tylko Argentyńczykom, ale i w całym świecie.
Jest. To dziś smutno. Jego pogrzeb odbył się wczoraj. Najpierw w pałacu prezydenckim, a później na jego działce. W tej chwili zróbmy minutę ciszy. Jednym słowem, prawdę mówiąc, nie miał za dużo lat, żeby coś mi tak groźnego dało zad. Jego Maradona. Jeszcze raz. Każdy na świecie. Pomina. Lebo najlepszym piłkarzem. Ale jednym słowem, żeby nie kłócić się z innymi, co są byli też dobrzy, to był legendarny. Zawsze, jak patrzyliśmy na FIFA, którą drafty się robiło, to zawsze, jak trafiło się Maradona, to było coś niesamowitego. A dziś, tym słowem, i to jest prawda dla wszystkich, że był świetnym piłkarzem. I więcej nie da się o nim teraz powiedzieć. Da się powiedzieć, żeby patrzył i grał z piłkę na mnie w niebie. Dalsze sportowe fakty już niedługo. Dziękuję.